Czy inżynier będzie dobrym prezydentem? Uważam, że powinien być wykształcony, bo to na pewno nie jest wadą żadnego człowieka. Mądry, dobrze się wypowiadał. Oczywiście, inżynierowie są najlepszymi w ogóle politykami. Z pewnością dzisiaj jest dzień satysfakcji dla Polski. Według tych danych Polska radzi sobie najlepiej w Europie, co było jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia. A dzisiaj radzimy sobie najlepiej w Europie z tym kryzysem. Dlatego w tych wyborach uczestniczymy.